Jehana, 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 Jehana. Demonas, jaki cel na dzisiaj mega top? Cel, klucze z hrabiny, klucze z demonologa i start farmy krów. Pierwsze podjazdy do farmy krów, więc mocne plany. Dzisiejszy progres, jeden klucz z hrabiny. Cześć Jawal mordeczko, niebezpieczny pak, bardzo niebezpieczny. Conviction Aura i jeszcze do tego Lightning Res, masakra. Kamra zrobiła, bo mi brakuje. Tak, trzeba będzie zrobić, dokładnie. Nie mogę korzystać z Sherdstasha, ale... i nie chcę tam mieszać, ale muła można by pyknąć. No, mu to jest dobra opcja. Zrobimy, zrobimy, no. KRD, dawaj te klucze. No to nie do mnie, nie mi mów, tylko powiedz to hrabinie starej demonologowi, żeby dawał te klucze. Bardzo chętnie. Cześć, Chris Core. Siemano. Jest data nowego ladera? Daty nie ma. I są widełki czasowe. Tutaj masz... filmik na ten temat na YouTubie, zapraszam serdecznie. I to jest tylko tej hrabinie, tak. Tej hrabinie, byku. No to co, Vitalis? To miłego drineczkowania, spędzania sobie czasu na streamku i chillerki odpoczynku. Wam wszystkim życzę tej mocnego odpoczynku po weekendzie. Też za 2 godziny 20 minut będziemy czcić urodzinki 27 Adama. Także już tutaj pociąg mocny. Rusza już tutaj Wicia. Jeszcze raz przelecimy sobie, kto jest tutaj. Wicia, Lukaw, Eszek, Rota, Luigi i Jaihard są w pociągu i czczą urodzinki Adama już na zaśkę. A my mu tutaj będziemy, my tu będziemy świętować o 24. Dobra, wjeżdżamy, go. Dobra, nice, spadł. Dol Ord It. Next, 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 next. Także sprawdź sobie temat, jasne. Dwa stare dziady dać klucza nie chcą. No, dokładnie. Nie chcą dać dwa stare dziady klucza, niestety. Tak, Demonas, oczywiście, że pamiętam. Jest to dalej mam tą postać, kiedyś sobie nią zagramy, pokażę wam, jaki build zrobiłem Demonas. Jest to paladyn, nazywa się Maciek. Wbiłem nim 54 poziom, chodzi z Great Axem. I ma build na poświęcenie oraz modlitwę. Także jest to turbo sentymentalna postać. Turbo sentymentalna postać. I myślę, że kiedyś poprowadzę sobie go na streamie. No to byłoby spoko w ogóle taka seria. Poprowadzimy sobie go na streamie do zabicia bala na piekle, co? I bez zmiany buildu gramy dalej na modlitwę i gramy na poświęcenie. Przejść takim czymś piekło. Miazga. Nie miałem wtedy ile? To było z 15 lat temu jak grałem tym. Nie no, z 17 lat temu jak grałem tym palkiem, 18. I co? I miałem ile lat? 10. 9-10 lat miałem, także bez poradników, bez internetu, bez niczego. Oczywiście, że po omacku Demonas. Jedyne tipy jakie miałem, to od ziomeczka, którego się pytałem, jak zrobić słowa runiczne, to mówił mi, żebym wkładał byle co, w byle jakiej kolejności, do itemów i może coś wyjdzie fajnego. Także takie były moje tipy. Taki Maciek, nadwręczne miecze? Tak, nadwręczne topory z poświęceniem. Wiesz, rozkminiłem sobie Jawal, mordeczko moja kochana, że... że wiesz, poświęcenie odbiera żywotność. A, tal. Poświęcenie odbiera żywotność, a oczywiście medytacja odbiera życie, a medytacja przywraca życie. Więc 200 IQ, 300 IQ i cyk. Demonas, łezka się wokół kręci, patrz 1.14. 1.14 łezka się wokół kręci? Nie no, to świeży patch! To nie, to ja grałem na patchu pierwszym 1.07. 1.07, potem 1.08 i tak dalej, i tak dalej. Także dla mnie 1.14 to jest taki dosyć bardzo świeży patch. 1.07 to tam, pamiętam, Andariel była różowa. Diablo był różowy na koszmarze. No, fajne, fajne były klimaty. Szako było inne. Całkowicie była żelazna dziewica na Sanktuarium Chaosu. Masakra. Luigi też zaczynałeś od 1.07. Nice.
bez respeków, bez esencji, bez synergii niektórych. Niesamowite, nie, bardzo fajny patch, chętnie bym zagrał na nim jeszcze raz. No, Luigi. I pamiętacie? Dodatek na jestem startował. Tak, ja to miałem właśnie, ja startowałem z dodatkiem, z pierwszym dodatkiem, z pierwszym patchem dodatku, dokładnie tak. Fuck, 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 fuck! Chcę przejść! Nie, Yoshibushido, nie ma już dziewicy w sanktuarium od chyba... Którego patcha? Od 1.11? Czy od 1.10? 1.11 na pewno, nie wiem czy od 1.10 już nie, ale... Nie ma, nie ma, to był jeszcze 1.07 to... Nie, to już było po... Ale w 1.00 pamiętam, że Lord Desaiz mógł kraść nasze potiony, w sensie wyrzucał je z pasa. Nie, że kradł, ale wyrzucał z pasa, to też było dobre. To też było mocne. Dum, dum. Od 1.10 chyba, możliwe, że od 1.10. No, to Luigi oldschoolowo. Fuck, jeszcze raz. Niebezpiecznie, niebezpiecznie, niebezpiecznie. Io i team. Next. Jeszcze, come on. Jedna, jeszcze jeden klucz z hrabiny. Tylko jeden! Tylko jeden! Dawaj mi tutaj ten klucz. Dobra, dobre czasy. No, dobre czasy, bo sentymentalne. A jak wiadomo, sentymenty zawsze są fajne, nie? Bo człowiek sobie przypomina nie tylko Diablo i ten patch 1.07, ale bardziej dzieciństwo, może beztroskę. Bezpieczeństwo przeszłości, bo już nie da się. No już nic z nas nie zaskoczy, prawda? O, Greg, nie wiem czy jesteś, ale to chyba ten klimat się włączył już tutaj na streamie. To jest ten czas na filozofowanie i na głębokie rozmowy. Nie wiem czy jesteś, Greg. Spokojuszkę, gałąź samobójcy. No i elegancko. Suicide Branch. Cześć, biegun ciepła. Jak tam piąteczek leci, biegun ciepła? My hardkorowo jestem, ale na razie sprawdzam. Ale na razie sprawdzam pocztę, zaraz się wczytuję. Zaraz się wczuję, okej, okay, dobrze, dobrze. Jasne. Belica! Dziękuję za podsypeczkę 100 biców od Belica. Just like fucking dead, piona. Jest, ja cię kręcę. Aha, 1000 biców, aha. Czyli w taki sposób lecimy sobie z tematem. No to bardzo, myślałem, że tutaj seteczka, tu 1000, bardzo cię przepraszam za przeoczenie. Balica, pod ten ostatni klucz hrabiny, niech już go puści z łapy. Tak! A jak nie, to sami jej wyrwiemy z łapy. Pogis, high piki dla Balicy jak najbardziej. Dawajcie, Balica suwi! Wspiera ostatnimi czasy na pełnej bombie. Bicowy świr, tutaj będzie ścigał Luigiego w odznakach, co mi się wydaje niebawem. Chociaż nie jest to, nie, nie jest to. Nie jest to łatwe. Dziękuję ci bardzo, stary. Wielka piona, bardzo doceniam gest, mordeczko. I oby teraz właśnie. A może, może po prostu przekupmy ją. Może po prostu ją przekupiłeś teraz. Zobaczymy czy się uda. Jedziemy. Dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją. Nef, nef, ale nefy potrzebuje. Nefy potrzebuje, niestety. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. No, wjechał na maksa i piękne hypiki na czacie, to mi się podoba dla Belicy. Balica, dla Balicy, Balicy. Bieguna, dziękuję. W sumie ostatnio pracuję 7/7, więc bez różnicy, ale chillek wieczorny się aktywował. Pięknie, 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 pięknie. To chillek wieczorny, bardzo potrzebny, żeby się zrelaksować. Mam nadzieję, że... A jak w ogóle u was weekendy się zapadają? Pracujące, niepracujące, powiedzcie mordeczki, jak tam u was to wygląda. Czy pracujecie mocno weekend taki robotny, czy totalny chill, czy ktoś z was gdzieś jedzie może? Czy 50-50, jeden dzień pracy, potem chill? Jak to u was wygląda, mordeczki? Opowiadajcie mi tutaj. Proszę się tutaj elegancko wyspowiadać z tego. Kamrad Jaszczur, dziś w ogródku pracowałem, tu je sadziłem. Tu je sadziłeś, nie znam się na roślinach, tu je, tu je, tu je. W każdym razie taki... Fizyczny dzień, nie? Pracowity, ale chyba sympatyczny, co? Kamrat. Darweszek, urlopiek jutro radę na moją wyspę. Tak jest, stary. Wiem, wiem, właśnie mówiłeś i już się nie mogę doczekać nowych karteczek w Pokémonach.
Darweszek, także nie próżnuj. Wiem, urlopik urlopikiem, ale Pokemony jak najbardziej trzeba łapać. Zresztą ty jesteś tak dobrym świrem, ty jesteś takim mistrzem Pokemonów, że szok, masakra. Yoshi Bushido, ostatnie 4 weekendy non-stop Diablo. I to też jest piękny urlop, to też jest fantastyczne, stary. Fantastyczny urlopik, jak najbardziej. Demonas na plaży w koło brzegu, czyli widzę, że chillera wjeżdża u was, co? Chillereczka mocna wjeżdża u was, tutaj Kołobrzeg, tutaj ten, Darweszek. Też leci sobie z tematem. Yoshi na chillerze diablowej, więc też pięknie. No, ładnie, ładnie, nie mówię, że nie. A, kamrad Jaszczur, tu je pod płot zielony, okej, okay. Czyli takie, aha. Czyli takie swoiste listwy nefral, dalej nic. Nie, Tal też potrzebuje, dobra, wychodzimy. Czyli takie swoiste listwy. Darweszek zapisuje do albumu, a nawet nigdy tego nie robiłem. To jest takie coś, że to mi nigdy nie zniknie jakby? Ulala. To trzeba chyba zacząć to... Wiecie co? Wywalam tutaj jedną całą... Wywalam tutaj jedną, czyszczę to, bo to nie jest już moje. Czyszczę to, bo to nie są moje rzeczy, te klucze nie są jakby moje z poprzedniego Paladyna, także... Że tak powiem, nie zasługuję na nie i wszystko wywalam i robię tutaj miejsce, żeby móc się wyładować w końcu, także w ogóle mi tego nie żal. To jest wszystko z poprzedniego challenge'a, nie mogę tego dotykać, nie mogę tego brać. Chociaż te trzy klucze na pewno kusiły, co nie? Jedziemy. No, jaki fantastyczny luzik garbuzik jest teraz. Cudownie. Coś podniosłem? Nie mojego? Nie wiem co. Daj na chorą córkę. Dobra, to sobie weźmiemy. Okej. Okay. Klucze to i tak wydropił, więc zabieraj. Tak, wiadomo. Dobra, nice. Save and exit i koniec GG, nie ma tematu. Lecimy dalej. U mnie cały Vitalis, u ciebie całe szczęście wolne. Pięknie. To będę zapisywał do albumu Darweszek. Mam nadzieję, że będę miał taki album, gdzie zresztą taką pamiątkę. Okej, okay, no to zapiszę. Jak namawiasz. Jedziemy. Jeden klucz u chrapki. Come on! Jazda. Ale powiem wam, że w ogóle to, przynajmniej to dla mnie to jest czysta przyjemność biegać tym palkiem, bo naprawdę robimy trzy rzeczy naraz. Viking Marlon! Witam serdecznie! Mistrzu win! Siemano! Siemaneczko. Jak tam piąteczek leci? Chillerka, czy będzie pracowicie, czy... jakiś dzień na wyjściu się szykuje, czy bardziej przed kompem, co tam, jak tam opowiadaj. Ale mówię, że z hrabiną to ja traktuję ją tak, że całkiem w porządku jest. Całkiem w porządku jest, bo robimy trzy rzeczy na raz. Level wpada cały czas, więc level na pewno, no każdy level się przyda. Każdy level to większy surf, więcej życia i tak dalej, więcej damage'a potencjalnego na ubery, więc spoko. Wbijamy runy, które są piekielnie ważne. Może trafimy na runę kto wie. Mamy już runę Mal, więc dobrze, że Luigi podpowiedział, bo w sumie nie pamiętałem o tym. Coco Mal możemy zrobić, czyli Sanktuarium. Fantastycznie zwiększy nam blok resy od 50 do 70. Świętej tarży w dobrej bazie. Coś tam się zbiera, no nie? I może jeszcze jakiś drop. Adam, ona chyba zawsze ma odporność. Tak, ona ma zawsze odporność na zimno i na ogień. Zawsze ma niewrażliwość na zimno i ogień. Fal! Wow, widzicie? Pięknie, runa fal. Ładnie, kolejna runa fal. Nice, bardzo dobrze. Pijemy się herbatki.
Napijemy się herbatki. Pam, 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 pam. Ale mieć do, ale dobrze jest mieć luz w ekwipunku. Dawaj, zaproś Pokemona to, za to sanktuarium. Dobra, ja już cię akceptuję. Już cię pakuję, że tak powiem. Pamiętajcie, zbieramy neftal. Wszystkie nefy, wszystkie tale potrzebujemy na itemy krwi crafted z kostki Horadrimów. To jest bardzo, bardzo piekielnie, piekielnie ważne. Więc ciśniemy w to. Yoshi, mapak by się przydał? Niepotrzebny, mam mapak w głowie. A poza tym maphaczek jest i tak na singlu masz wszystkie mapy odkryte. Ale Yoshi, jak coś, to na krabinę zawsze idziesz w lewo. Bardzo łatwo trafić. Nie potrzeba cheatować. Dobra, już zapraszam ciebie, Luigi. Już ciebie tutaj zapraszam. I wbijajmy poziomy przyjaźni, wbijajmy. Cyk, proszę bardzo. Dobra. To ja na razie z poksów exituję. A, że tobie. Jaka największa runa może wypaść na krabinie? Na normalu może ci wypaść runa tak, Ral. Na koszmarze runa Io. Na piekle runa Lo, ale tylko ze względu na jej monster level, więc szansa na runę Lo to jest 1 do 1000. To jest astronomicznie mała. Ale jeżeli chodzi o jej specjalny dobrun, to krabina może ci wyrzucić na piekle maksymalnie ist, na którego masz dość mocną szansę jak na Diablo, czyli 1 do około 200 na pojedyneczce. Więc wyższe runy niż ist już będą bardzo ciężko tropiące, bo szansa pochodzi z tego, jaki ma item level, jaki ma monster level, a nie z tego, że ma specjalną tabelkę do dropu run. Dlatego raczej na hrabinę, na piekle chodzi się po runy Malum, Pul, ewentualnie tego Ista, ale coś wyżej to nie. Nie, to trzeba mieć mega fart. Yoshi, tam taki cheat to nie cheat? To jest bardzo duży cheat. Dlatego bardzo się cieszę, że pobanowali konta tym wszystkim map hackerom ostatnio. Bardzo dobrze. To jest absolutnie cheat. Pomaga w farmie, przyspiesza farmę drastycznie. I psuje ekonomię. Także dla mnie powinni banować od razu. Niech ludzie tracą konta za to. Pieprzyć wszystkie cheaty, które psują ekonomię, wpływają na rozgrywkę uczciwie graczy. Poprzez to ludzie odchodzą od Diablo, nie? A to nie o to chodzi. Pokémon Go, to co? Kiedyś szam na to, bo ja wróciłem po 6 latach. A ja dopiero zacząłem grać po 6 latach Pokémon Go. Jeszcze nigdy nie grałem. KRD, to ja czegoś nie wiem, mistrz Rabiny wypadł. No, dokładnie. Nie wiem, czy słuchałeś do końca, ale mówię, maksymalnie z hrabiny samej runa Lo, jeżeli chodzi o jej miniony i tak dalej, może ci wypaść chyba nawet do Bera. Mi bardzo dużo surów, mi 3 sury wypadły z minion hrabiny. I słyszałem, że w drodze komuś wypadały Berry, ale nie jestem pewien. Fuck, jak to wygląda. Aj, nieprzyjemna klątwa, nie jestem pewien, jak to wygląda. No nie przejdziemy, nie przejdziemy, moi drodzy. Idziemy tędy. Za dużo. Fuck. Dokładnie, Adam. Cheaty. Moim zdaniem cheaty są spoko, ale tylko na single playerze, kiedy nikomu nie psuje się rozgrywki. Jeżeli w jakiś sposób wpływa twoje cheatowanie wpływa na rozgrywkę drugiego gracza, to moim zdaniem powinien być automatyczny ban, strata konta, GG. Bo tak nie może być. Pokój z wami, pokój z wami! Siema, pokój z wami, witam serdecznie! Szak, siemano! Siemaneczko, siemaneczko. Witam cię serdecznie.
Luigi, mam Glimmera. Szukam fajnego egzemplarza, żeby go ułować. Glimmerek, nice. Jestem misiaczko, powiedz mi, co mi chodziło w stylizowaniu, bo czar mi przeleciał. Już nie pamiętam, już zapomniałem. To bardziej to, co mówiłem, także niestety, ale spokojnie. Aura filozofowania się właśnie załączyła. Także myślę, że na spokojnie jeszcze jej uświadczysz dzisiaj. Cześć, Masz, witam cię serdecznie, Masz. Siema, siema, siema. Strasznie to, Adam, strasznie to lekko mówiąc, irytuje grając na multi, jak cię uwali taki odpalny gość. No pewnie, że tak, jasne. A w Diablo na przykład, ludzie, którzy używają botów albo map hacków, dzięki którym zdobywają itemy szybciej i więcej, farmią lepiej, sprzedają te itemy, przez co więcej tych itemów, przez co wartość itemów spada, gdzie uczciwy gracz nie może sprzedać itema za tyle, za ile by mógł, a gdyby nie było tych oszustów, no to jest dla mnie wystarczający argument. I przez to ludzie odchodzą z gry, niestety. Exile, słyszysz, jak leci farma jakieś dropy? No, jeden klucz w przeciągu 4 godzin. Także mogło być lepiej, nie no, w 3, 3 godziny jeden klucz. Także może być lepiej, liczę na drugi, ale masa run bardzo potrzebnych i jestem już coraz lepiej uzbrojony. 3 levele padły, czy 2. Także jest ok, jest naprawdę w porządku. Gorzej będzie, jak demonolog nie będzie chciał oddawać, ale na demonologa, demonolog ma leciutko większą szansę na drop kluczy, więc liczę na to, że będzie gituwa. Wszak, kiedy nowy sezon, bo już kupiłem po raz drugi. Ladder, cyk, nowy sezon. Na razie tutaj masz szak filmik. Na razie znamy widełki, ale nie mamy konkretnej daty. Jeszcze do konkretnej daty musimy poczekać. Super chesty? Tak, ale i tak nie będę ich odpalał, bo zabijam tylko demonologa, no nie? Ja chcę tylko klucze. Także nie będę specjalnie się gubił po sanktuarium. A mapy mam odkryte szak, no nie? Bo to jest single solo self bound, więc gram na singlu bez tradowania, bez ułatwiania i tak dalej, i tak dalej. No i kolejne rękawice, potencjalnie fajne, potencjalne dobre. Weźmy może Templar Kołcika, żeby tutaj troszkę zarobić siana. Tak, to jest hardcore pokój z wami. Robimy solo self-found challenge'a, czyli muszę samemu złożyć te itemki do Uberów. Już farmuję klucze, mamy 2 skrabiny, jeden z demonologa, no i tak idzie jak flaki z olejem. Lightning Resist 30%. Sell. Greg, kiedy uberki? No to musisz spytać się hrabiny, niech ataka i demonologa, niestety. Niestety. Tutaj polegamy tylko i wyłącznie na RNG, no i na szybkości farmy. Balica wpada, kolejny ko, więc aktualnie musi być na tarczy. Tak, no to Balica, masz zdecydowanie rację. Kokomal myślę, że będzie świetną tarczą. Najbardziej obawiam się, jeżeli Kokomal wypadnie tam koło 50 resa, no nie? Ale może będzie git. Może będzie git. Także liczę na to. Kurde, ale bloki. Blok za blokiem tutaj akurat. Także liczę na to. To świetna tarcza. Dużo dexa, dużo bloka. Mega spoko. Hrabina, jaki to area level? Zapomniałem. Zapomniałem, musiałbyś sprawdzić, wiesz, na Diablo Wiki Aria Levels. Kurczak, dokładnie. No dzisiaj nie było mordeczki. ADA MMM 905. Adam! 100 zł. Skubany! Oszustów, play for fun, uśmiechnięta buźka. Dokładnie tak, Adam, dziękuję ci bardzo za kolejną stóweczkę. Adam wjeżdża z kolejnymi drineczkami chyba tam na przedziale, na poziomie drugim. W przedziale drugim! High piki dla Adama, od razu odpalamy się, mordeczki. Dziękuję bardzo, Adam! Dziękuję bardzo, Adam, za taki potężny, zacny wjazd in the fucking house. Dziś trawi słabo dropi. Także jeszcze 2 godziny, Adam. Jeszcze 2 godziny, Adam. Mam nadzieję, że będziesz. Bo lecimy sobie z tematem. Lecimy sobie z tematem, Adam. 2 godzinki i wjeżdżamy.
Tak, Adam, dziękuję Ci bardzo. Naprawdę, to co dla mnie robisz dzisiaj niesamowite. Jeszcze tutaj cały czas w przedziale mordeczki Wicia też. Wielkie hype dla Wici, dla Lukasa tutaj. Dla Lukafa bardziej niż Lukasa, ale Lukas mi pasuje. Dla tej Darweszka, Luigiego, Roty, Jayharta, dziękuję bardzo, stary. Staram się, ale do roboty na 5.30. Hell, o kurde. To teoretycznie już masz 7,5 godziny snu. Zobaczymy. Może się wyrobimy. Może być i Lukas. Nie, no Lukaf. Lukaf, byczku, Lukaf, postaram się. Dziękuję bardzo. Tak ma czat wyglądać, kiedy takie potężne tutaj podsypki wlatują. Bardzo mnie to cieszy. No to w takim razie, Adam, niechaj to będzie motywacja dla hrabiny, albo przekupstwo dla hrabiny, żeby dała ten pieprzony klucz. I już możemy spokojnie kończyć, mamy kokomal. Może jeszcze by się przydał, może jeszcze umik by się przydał. Zobaczymy. Jedziemy. Nefort. Chodźmy na demonologa dla tutaj jakiejś różnorodności. Pokój z Adamem. Pokój z wami, mówi pokój z Adamem. A jaka? Red Bull, piąteczka. Witaj, Red Bull. Siemano. Siema, Red Bull. No, tutaj bardzo niebezpiecznie wtepować się w ryje. Bardzo niebezpiecznie. Jazda. Divine Scepter bierzemy dla siana, bo ja w ogóle nie mam pieniędzy na tym palku. Strasznie dużo idzie na potki i nawet nie uzupełniam, także już lecimy. Red Bull czy MVS to już historia? Absolutnie nie. Jesteśmy skupieni teraz na speedrunach i tak dalej, z takich innych rzeczy. Ale MVS, nie wiem czy wiesz, znaczy pewnie tak. Red Bull Z napisał apkę do MVS-a, którą trzeba tylko przetestować i ewentualnie coś tam pozmieniać. Także z tego co wiem, Z jest na standby'u. Gadałem z nim o tym 2 miesiące temu, ale będziemy wracać do tematu. Także jak najbardziej Man vs. Stream to nie jest historia, tylko jak wrócić do tego, to na potężnej, dużo lepszej jakości niż to było wcześniej, wiesz? No i teraz nie ma co ukrywać, że wciągnąłem się w te speedruny, no nie, tak turbo mocno. Jest! Mamy klucz! Pięknie! Jest kluczyk! Super! Nareszcie! Moi drodzy, 2-2. 2-2 i bardzo dobrze, że wypadł z demonologa, a nie z hrabiny, bo hrabina... i tak, mordeczki, hrabina, i tak, jest przyjemna do farmy, bo, i dziękuję, Balica, piąteczka, dzięki za podsypę kolejną, dziękuję, Piuno, także Adam, widzisz, Adam z Balicą tutaj podsypują, przekupują tutaj demonologa hrabiny. No wkurza, że po 2-4 zmieniają ceny. No nie wkurza, tylko to jest beznadzieja, że Blizzard też z tym nic nie robi, bo dla Blizzarda to jest na rękę. Więc fajnie, pięknie, rewelacyjnie. Mamy kluczyk kolejny. Czyli mamy 2 klucze z demonologa, 2 z hrabiny. Po jednym kluczu z jednego i drugiego i kończymy tą farmę przecudowną. Tą przecudowną faremkę. Także tak, ustawmy te klucze, żeby było ładnie. Terro, proszę bardzo, hejt tutaj, wlatuje, hejcik, terro, na ich ataka sobie poczekamy i jest fantastycznie. Te runy sobie tutaj odłożymy, bo runy będą bardzo przydatne. Spartus, uszanowanko, siemaneczko, witam ciebie bardzo serdecznie, Spartusie, nadinanie, kurde wele, mam wiersza dla ciebie pięknego, strzelaj starym wierszem mi w pysk, walisz we mnie wierszem, stary. Fajnie, żeby sobie działa, jak gra będzie lepsza. Mam nadzieję, że działa, bo na razie to kiepska wychodzi. Mam nadzieję, Red Bull. Za punkty kanału ma to być? Za punkty kanału wymienne na donaty. Czyli po staremu będzie, ale no to wiesz, także można, możesz sobie zbierać jak najbardziej, ale mówię, kiedy to będzie, jeszcze nie wiem, na razie serię tutaj speedrunowe z bokserem Kabatym i generalnie speedruny bym chciał troszkę pocisnąć jeszcze, więc tak to wygląda. Okej, chodźmy na Black Marsh. Farma hrabiny nie jest zła, uzbrajamy się w runy. Okej, byłem tutaj, spadamy stąd. Więc super, mamy Key of Hate, także bardzo dobrze z demonologa jeszcze jeden klucz, bo demonolog no to już taka nieprzyjemna farma. Nie ma run, nie ma niczego, no szansa na jakieś itemki, ale
ale generalnie nic super ciekawego. Nic super ciekawego. Klucz nie widać, pokarga swoje. A spoko, ja je tylko tam ustawiałem. To tam nieistotne, no nie? Sayera, pewien kudłaty nadinek. Ciągle figle płatał. Nie było dnia, by diablo go na czymś nie złapał. A to ogień zagasił, podrakaniszu kotłami, a to duszki zabawiał, goniąc za upiorków ogonkami. Ty pięknie ułożyłeś wierszyk do tych ogonków. Podoba mi się to. Piąteczka dla tutaj Sayary jak najbardziej. To z aktu pierwszego nie wyjdziesz. Właśnie zrobione jest to tak, żebym wyszedł z wszystkich aktów, że będą cooldowny i będą Red Bull, będzie MVS, będzie do bala teraz, więc na pewno nie będzie tak, że można zapętlić orlicę 20 razy, nie? Będą limity na dany akt, więc żeby coś się działo, żeby nie kończyło się na pierwszym dwóch aktach, bo to byłoby mało zabawne, więc właśnie takie systemy zabezpieczające już są obmyślone, wiesz? Śmiechu i nadzień. Jak założymy smitera na Black Coron Face, to obery nie będą się leczyć? Nie! Będą się leczyć. Potrzebujesz otwarcie ran, a nie sama statystyka. To jest bardzo mylne. Bardzo łatwo można się pomylić, ale sama statystyka zapobiega leczeniu się potworom. Nie działa na oberbossów. To musi być otwarcie ran. To musi być otwarcie ran. Otwarcie ran wywołuje bleeding u potwora, zależne od naszego levela postaci, ale co najważniejsze, stopuje leczenie się uberbossów i diablo klona, więc to jest i mini uberbossów, to jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo ładnie ci wyszedł wierszyk, bardzo ładnie ci wyszedł wierszyk Sayara. Farm dalej mefa na helu, ewentualnie możesz zrobić krwawą recepturę, zrobić pas krwawej receptury i pas krwawej receptury w kostce Radrimów daje ci szansę na otwarcie ran. Więc możesz to pójść i ja, jeżeli nie wydropię Gore Riderów, a mała jest szansa, nie ukrywajmy, mała jest na to szansa, to będę właśnie się posługiwał, będę właśnie jechał na tym otwarciu ran z pasa. Dobra, czyli robimy jeden ranik na chrapkę, jeden na summonera, jeden na chrapkę, jeden na summonera. I tak sukcesywnie. Moi drodzy, tak. I teraz cyk summonerek, ponieważ nas bardzo lubi. Siema, pokurw, masz tutaj filmik specjalnie dla ciebie. Proszę cię uprzejmie, już obejrzeć, zerknąć. Dera, witam serdecznie wszystkich, witam serdecznie Dera. Mega miło cię widzieć, jak tam piąteczek leci u ciebie Dera. Nieprzyjemnie, spadamy stąd. Bardzo długa paczka. No ale przy okazji farmię esencję, więc potem pójdzie, no i super. No i fajnie właśnie tak jednocześnie dwie rzeczy naraz robić, to jest mega spoko. Mega, mega. Moody podkreślenie Witek. 5 złotych. Moody Witek. Ogonki urwane, dziewczynki ukochane, fame coraz większy, wierszyk coraz piękniejszy, p. Ogonki urwane, dziewczynki ukochane, fame coraz większy, wierszyk coraz piękniejszy. Dziękuję ci bardzo, Moody Witek. Wielka piona dla ciebie, byczku. Wielka piona dla ciebie, byczku. Dzięki ci bardzo, stary. Dzięki, dzięki, dzięki za piąteczkę. Ej, polewaj sobie tutaj elegancko z chłopakami w przedziale, a my lecimy dalej. My lecimy dalej. Dobra, to jak już zrobiłem reset, to jeszcze raz skrapka. Jeszcze raz skrapka. Pamiętajcie, to jest taki malutki przystaneczek, przejścióweczka tak zwana. Klucze to podstawa, mamy już 4 z 9. 4 z 9, albo jak to woli 4 z 6, bo na razie cel to jest hrabina i demonolog. Więc już mamy 66% za nami. Pięknie. Ale te klucze cieszą, naprawdę. Jeśli uda zrobić dwa resety, zrobię tak jak mówię z tym pasem, ale na pełnym smiterze. Jasne. Mhm. Jasne, a może przy okazji wyjdą ci te Gore Ridery, no bo jednak jeźdźcy rzezi, no to są najlepsze możliwe buty dla smitera i jednak dropią dosyć często, nie ma co ukrywać. Dera, spoko, właśnie usiadłem, młody wreszcie śpi. Teraz whisky i relaks u Dery. No to stary. No to stukam się z tobą whiskaczem tutaj. Proszę cię bardzo, whiskaczek dla ciebie. Cyk. Fik.
Ups, 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 ups. Także Dera, mordeczko, relaksuj się, odpoczywaj po ciężkim tygodniu i odpalaj chillerę. Jest! Klucz! Nice! Ale lecimy, co? I koniec! I koniec hrabiny! Woo! Ale jedzie, ale podsypka, piękna podsypeczka. Napije się za to wodziany nasz, wiecie? Mamy mordy trzeci klucz. Dziękuję, że byliście ze mną tak cierpliwie. Czekaliście na ten moment. Mamy trzy klucze. Widzicie, jak to jest? Farmimy 3 godziny. Nic. W przeciągu 15 minut klucz z demo i klucz z hrabiny. Także hrabina, pyk, odkreślona. Cudownie. Hrabinka odkreślona, mordeczki. I balica, dziękuję bardzo, 200 bitsów, stary. Misja skończona, pierwsza misja skończona, tak jest. To są etapy. To są etapy, także mamy mamy wszystkie trzy klucze z chrapki. Mamy wszystkie trzy kluczyki z chrapki. Przestawię je, żeby tak ładnie sobie się działy. O, cudownie. Mamy trzy kluczyki z chrapki. Pięknie. Mamy dwa klucze Key of Hate. I teraz jedziemy demonologa. Jeżeli wydropimy klucz z demonologa, wchodzimy na farmę krów i szukamy świętej tarży, moi drodzy. Nie będzie to łatwe. Świętej tarży szukamy. No i lepiej albo świętej rondaszy. No, rondeli. I potrzebujemy na pewno. Potrzebujemy na pewno dużo slotów. W sensie, tak, albo 3 sloty, albo 4, albo 0. No, wolałbym 3 slotową. Bo wtedy można od razu zrobić kokomal. I musimy mieć w tej tarczy zacne resy. Bardzo. Mefisto inaczej nas zabije. Na które krowy? Na krowy na koszmarze. Krowy na koszmarze spokojnie już mogą wydropić takie rzeczy. No i wiele więcej. I wiele więcej. Także jedziemy. Moi drodzy, nie zatrzymujemy się. Lecimy do przodu. Kamera na nie. Tak jest, na nie. Byliśmy, jesteśmy i będziemy. Ultrasi Nadina zawsze strzelałem. Au, au, kamrad jaszczur. Tak jest. Ultrasi Nadina. Zawsze mnie to bawi. Dobre jest. Najlepiej jakot. Dokładnie. Luigi fajnie ci powiedział. Koronetki, które mogą zamienić się w diademy, w serklety i tak dalej, i tak dalej. Koronetki mają generalnie obręcze. Typy obręczy mają specjalny magic level, który dodają atryb. W całkowitym skrócie dodają ekstra. Item level, co zwiększa ich jakość, więc są zazwyczaj potężniejsze niż inne przedmioty. No i najlepiej trafić diadem, który ma magic level 18 i ma totalnie ultra dobre statystyki potencjalne. Także to jest coś turbo ważnego. No i dobra, mamy demonologa numer 1. Lecimy z kolejną rundą. Pięknie, dwa klucze, no powiem wam, że wiatr w żagle na maksa. Potem już tylko ten gówniarz. Ten gnójnik hat-hack. Strasznie chce się do niego przygotować. Jak na Pearl Harbor. Pierwsza, no to naprawdę, to może być dętka, nie? Pierwsza próba. Musimy się przyjrzeć potem temu filmikowi, który... Nie Black Marsh, już nie Black Marsh. W którym zdętczyłem właśnie na tym, na mojej poprzedniej próbie. No jadź z tematem. Bojówka na Dina, nie fikaj, bo cię znajdą, a zwyżej zgarną. Bojówka na Dina. Au! Bagienny konos. Po starcie drugiego ladera, co będzie z tymami z pierwszego? Jak nie ma miejsca na ladrycznym, czy jak? Nie. Dostaniesz ekstra zakładki w Shared Stashu i będziesz miał 4 miesiące na przenoszenie itemów między laderem a non-laderem. Bardzo prosto i przyjemnie. Same nie przejdą. To, że nie będziesz miał miejsca, nie ma żadnego znaczenia.
Będziesz mógł sobie zrobić muły, wszystko. Będziesz miał czas na to, 4 miechy. Jazda, jazda, jazda. Dobra, next. Drugi. No ten demonolog dużo szybciej idzie niż chrapka, nie? Demona naprawdę szybciutko, szybciutko. Także myślę, że tutaj farma będzie ekspresowa tego kolejnego klucza. Ekspresóweczka, moi drodzy. O, bardzo fajnie, tak jak ciekawostka powiedział Luigi, że jeżeli rolujemy kronetki na 8-7, to Luigi ma ogromną wiedzę na temat D2. Jeżeli losujemy kronetki na levelu 87, to item level w losowanych kronetek będzie to zawsze 90, więc będzie szansa na 2 skille w kronetce. To jest taka magiczna bariera. Jeżeli dodatkowo losujecie diadem z tej kronetki, to już w ogóle jesteście ozłoceni, bo tak jakby item level diademu zawsze będzie równy 99, przez to, że magiczny poziom ma 18. Jak coś, bardziej się na ten temat rozwodzę w filmie Co nasycać. Jest to taki, myślę, dosyć przydatny poradnik. Myślę, że wielu z was nie wie albo ma problemy z tym, co wybrać do nasycenia, no nie? Co wybrać do nasycenia? I właśnie tutaj argumentuję, dlaczego te kronetki, te diademy są tak ważne. Co nasycać? Proszę bardzo. Może zastosuję mapę na tajemnicę, która na tą prostą. Wiesz co? Mogłem to zrobić wcześniej, tak samo z hrabiną, ale do jednego klucza to już mi się nie chce, szczerze powiedziawszy. Do jednego kluczyka to już mi się nie chce. Zwłaszcza, że tutaj sobie to troszeczkę teleportem ułatwiam wszystko. Więc myślę, że nie jest tak najgorzej. Ale zdecydowanie było to coś, o czym mogłem pomyśleć wcześniej. Co do tego demonologa, to jest bardzo ciekawy jazz, bo on mnie bardzo obdarowuje. Bardzo często mnie obdarowuje różnymi itemami i nawet jest fajny moment, jak farmiłem bez Magic Findu i nie wiem, czy to na moim paladynie, czy coś takiego, ale farmiłem go totalnie bez Magic Findu i dropnął mi światło niebios, czyli endgame'owy, że tak powiem, endgame'owe berło dla paladyna, znaczy endgame'owe berło, nie do końca endgame'owe, bo endgame'owe to jest griff do smithera, ale bardzo dobry item, bardzo dobry item, jeżeli chodzi o Uber Tristram. Gdybyśmy dostali światło niebios, to byłoby to coś totalnie niesamowitego, nie? Next. Nawet z jednym soketem taki, no światło niebios to no, zrobiłoby nam grę, nie? Tak to lecimy z czernią. Albo z Aldurem, ale jeżeli miałbym polecieć z Aldurem, który jest no lepszą bronią niż czern, jeżeli chodzi o damage, to musiałbym mieć gdzieś druzgocące uderzenie. Gdzieś właśnie musiałbym mieć Gilliam's Face albo... G-Face'a musiałbym mieć, Gore Ridery, cokolwiek, żeby to druzgocące wchodziło. Tylko podejrzewam, że z czernią będę robił te ubery. Siemka, Master Lucas! Siema, siema, siema! Witam cię bardzo serdecznie, jak tam piąteczek leci. Drakul pewnie... Nie mam Drakul, nie. Raczej będę robił rękawice krwi, Luigi, wiesz? I pas krwi do open woundsów. Nie, Drakuli nie. No i oczywiście, ponieważ nie ma Drakuli, no to wiadomo, różdżka z life tapem wjeżdża, no nie? Drakule to byłby tak niesamowity luksus. Kto wie, może na farta padną. Może na farta padną. Hełm pokój, hełm Wilhelma dałby radę. No, to jest najlepszy hełm do smithera, więc jak najbardziej pożądany.
Aczkolwiek musiałbym go wydropić, no nie? Tak! Crushing Blow w rękawicach kraftowych, także dlatego właśnie zbieram runy Nef i runy Tal do kraftów krwi. Nie mam tylko rubinów, ale jeżeli nie zdobędę jakichś fajnych rękawic, no to z AIS-em na przykład i z wyssaniem życia, i nie z wyssaniem życia, wyssanie jeszcze nie działa na tarczy, ale z AIS-em i z odpornościami, no to pójdę w ten Crushing Blow. Więc na pewno tak będę działać. Ale 10% nie wystarczy, nie? Muszę mieć więcej. A Czerń daje aż 40%, więc ciężko to przebić. Fuck, 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 fuck! Zacząłem otwierać portal zamiast się teleportować. Uuu! Źle, źle, źle. Aha, bo skoczyły mi się ładunki chyba. Możliwe. Jeszcze jeden ładunek jest. Zobaczymy, czy mamy nadkruchy. Tak! Na krowach dużo gemów połapie. No! Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Dobra, nie mam nadkruchów. Z krów trochę muszę zebrać tych nadkruszonych, żeby... Ajejejej, ta laska mnie spłucze. Zaduch znowu jest? Ona u mnie jest w pożo, wiesz? U mnie jest w pożądalu. I co jest z tym? Aha, okej. Mam nadzieję, że jakiś ten... Jakieś itemki po cel. Jakieś itemeczki po cel, co? By się przydało nazbierać. W sumie z tego sanktuarium całkiem przyzwoite XP jest, także możemy sobie chodzić. Dobra. Ancient Armor, proszę bardzo, cyk. Potiony na kolejne rany. Muszę tego, muszę właśnie z tym pilnować. Jak naprawiać laskę teleportacji, to nie ma przebacz. Tak wiecie, staram się być czujny, bo nie wiem do końca jakiego damage'a można się spodziewać. Ale z tego co widzę, jeżeli nie ma żadnego combo mocy, jakiś, nie wiem, fanatyzmu, amplify damage, to naprawdę jestem dosyć wytrzymały, pomimo tego, że mam tylko 10% bloka. Masakra. Kamrat, Nadin, czy kiedykolwiek brałeś teścia, coś nie wspominałeś, jakbyś się znał, warto jak oceniasz? Dużo, mnie to kiedyś dietetyka mnie interesowała, wiesz, czy tam sterydy i tak dalej, ale totalnie się nie znam, także nie będę się wypowiadał. Aczkolwiek interesował, miałem taki etap w życiu, że strasznie się interesowałem sportem, dietetyką, sterydami też, bo to też jest nauka teraz. I też chciałem iść na dietetykę i być w ogóle fizjoterapeutą i w ogóle, dlatego chciałem, interesowałem się wszelakimi rzeczami związanymi ze sportem. No a sterydy, nie ma co ukrywać, są związane ze sportem coraz bardziej. Więc coś tam się interesowałem, ale na pewno nie tak, żeby się wypowiadać tutaj. I też dużo pozapominałem rzeczy. Aj, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Nie tu, nie tu, nie tu. Impossible. Fuck. Grega, zostaje z Timerem, szanuję w opór. Elegancko. Luigi mi to skakanka tak weszła, że już jedną przetarłem. No, klasyka, klasyka. A ja to uwielbiam skakankę, nie? Tylko właśnie mnie najbardziej jarają te double undersy i triple undersy. Mnie to tak najbardziej jarało ten progres. Ale naprawdę ktoś, kto nie skakał na skakance, naprawdę nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo skubana męczy, nie? Skakanka, tak, Luigi jest tutaj fanem skakanki. Fanem skakanki, no.
pamiętam, zaczynałem crossfit jakieś 2 lata temu. Chodzi na crossfit, no i tam pierwsze co skakanka. Double unders albo single. Single, nie? Jak ktoś nie miał dabelków. No, bardzo szybko chciałem się nauczyć tych doubli. Także kolana prawie rozwalałem. Double unders, jakby ktoś nie wiedział, to jest po prostu podwójne. Jezu, jakie to jest to słowo? Czy 2 razy linka przechodzi wam pod nogami, zanim upadniecie? Więc to są takie szybkie. No nie. Trzeba zrobić kapkę, wyższy skok, no i mieć odpowiednią technikę. No i pamiętam, że uczyłem się tego na początku strasznie długo, aż kolana prawie poszły. Nie, nie ma long bottom, czegoś takiego jak pierścień z teleportem. Ale są amulety z teleportem, nawet ostatnio wydropiłem. Masz serklety z teleportem. Także tak, masz serklety z teleportem. Masz laski z teleportem. Masz amulety. Ale nie masz pierścieni, tarcz, zbroi. Chyba nie masz zbroi, nie jestem pewien. Chyba nie ma zbroi z teleportem. Luigi max 20 minut teraz i przerwa, co 5 minut robi jeden skok, 2 razy linka. Tak, tak, tak. Ja w ogóle się nie dziwię, nie? Masakra. Masakra. Jestem na keto. Ketonal cały czas boli, ketonal nie czuje się. Tak, ketonal w pożądalu, tak jest. Jesteś na keto, na ketonalu. Dobre, Luigi, znaczy nie Luigi, tylko Greg jest w formie. Greg jest w formie. Holy Water Sprinkler, bierzemy. Siano. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Właściwie to tylko chcę zbierać na naprawę laski. To jest mega droga, nie? Grand Ball, cyk, next. No, tempo jest zabójcze, niedługo spodziewam się kluczyka. Także robimy kluczyk i krowy. No i krowy to uzupełnienie siana, uzupełnienie baz, szukanie głównie tarczy, ale też armora, chociaż z armorem już jestem załatwiony. To jest mój armor, w sumie przyniosę te moje rzeczy z tego Shirtstasha. To jest mój armor do tego. Dla najemnika. Jeszcze kolejny armor dla najemnika, który też zebraliśmy. I to jest wszystko. Także tutaj mam ten scrap husk, w tym mogę zrobić spokojnie Nefluma. Potrzebuję też tutaj, dalej szukam Shalt Hullema, bazy pod Shalt Hullema, czesoketowej. No i zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to. A jakiego ja mam tego najemnika? Muszę sobie przypomnieć. Insight, Atma i Wormskull. Aaa, ten najemnik. No, on ma jakiś taki leciutki, minimalny potencjał ma. I w sumie, jeżeli chodzi o Golda, mogę pójść na Frigid Highland i tam sobie jeszcze troszkę wbić levela. I troszkę pozbierać itemów. Czy nagę podniosę do Berserkera? Zależy jaką. Możesz podnosić tylko rzadkie itemy, setowe oraz unikatowe. Nie ma receptury na białe. Kulach i Elwardach, tak, jeszcze kule są, tak jest, goglet, pięknie. No i, ma, i wiemy jeszcze, że Elwardy dochodzą, pięknie. Nie Elwardy, tylko te kule. I cudownie. Nowa wiedza by Luigi. Dobra. Fajnie, Arcane Sanctuary, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dobrze, niech sobie będzie, niech zwraca uwagę tam. Uuu, jaki fajny rządek duchów, ale pięknie się ułożyli, widzieliście? Nice. Pięknie się ułożyliście. Skurczybyki. Ups. Zaraz 79 poziom, bardzo ładny. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o mojego najemnika. To byłoby tyle, tak jest. Ulala. Dobra, purify, purify, znaczy cleansing, cleansing. Czemu się to powiedzieć z purifyem jakimś?
Cleansing, cleansing, oczyszczamy się. Akurat wjeżdżamy w tempo na szarży, tak jest. I pełna bomba. I w tym momencie demonolog robi klucz. Winged Helm, nice, nice. Prawie idziemy w dobrą stronę. Gra bardzo dobrze myśli. Bardzo, ale to bardzo dobrze myśli gra, jeżeli chodzi o ten Winged Helm. Świetnie. Winged Helm to znaczy potencjalny Wilhelm, który mógł być Wilhelmem, ale nie został wyrolowany jako Wilhelm. Chudy Grubas, siemano Chudy Grubas, witam cię serdecznie. Cikaczin. Siema, wielki jo dla najlepszego jamisty, jamisty, pozdro, pozdro, co to jest jamista? Siema, siema, siema. Kalwadorek, siema, Boniux, siemano, co jest grane? 6 mordeczek wjechało nagle w przeciągu 10 sekund na streama, co się dzieje? Co tu się dzieje? Witam w tym piątkowym cudownym streamku. Rozgoście się, byczki i byczkówny, jak najbardziej. Właśnie zdobyliśmy, mamy 3 klucze z hrabiny, 2 klucze z demonologa. Ciśniemy demonologa i ten helm odkładam, może być bardzo ciekawy. Bez kitu, cold res, fire res, wszystko odkładam. Może się wydawać to śmieszne dla was, ale naprawdę będziemy chodzić w krapach. Potrzebujemy wszystkiego, potencjalnie wszystkiego, wszystko może nam się przydać. Siema, siema, weekend to się dzieje. Pięknie, Kawalorex, proszę mi powiedzieć, jakie plany na weekend i tak dalej. Dobra, bez teraz teleportu. Bo na razie nie mam. Siana. Ja mi sto odjamy, tak, ale o co chodzi? W każdym razie mega miło. Siema, siema. Oniux, boty wjeżdżają. No to pięknie, weekendzi Kawadorex. Czyli co, chillera, utopia całkowita weekendowa. Pełen luz, czy jakieś drineczki są odpalane na weekend, czy nie? Co porabiacie w takim razie, nowo przyszłe, nowo przybyłe mordeczki? Co porabiacie, jakie są wasze plany tutaj weekendowe? Czy drineczek włapie gierka, streamek, co tam, jak tam? Dopiero co spacer wróciłem, a weekend czysty spontan, zobaczymy. Czy Kawadorek z jakieś plany wyskokowe bardziej, czy chillowe przed monitorkiem? Chudy Grubas, Jaggermeister z sokiem jabłkowym. No to ładnie, to bardzo ładnie. To bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jak mi policja nie dojedzie, to ci powiem. To lepiej nie mów, byczku. Los. Niestety, szukamy dalej, lecimy dalej z kluczem.